So, what next? Well, next I guess we're gonna get shot. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Zostawcie kciuka, suba na kanale, jak jesteście nowi, z dzwonkiem. Zapraszam też na streamy. Jakby ktoś chciał grę, to oczywiście reflink w opisie. Przy zakupie mnie wspieracie. Kontynuujemy questa, którego zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Czy musimy iść poszukać Rufusa, tak? Tak. Rufus! 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 Well, this ain't like him, Pa. Can you go search the other side of the track? Jasne. Najpierw Rufus się zgubił, teraz Jack. I see. He bit him! Calm down, boy. And Jack, you calm down too. Come here. What are we gonna Fuck. Do? What are we gonna do, Pa? Well, suck it, Dad! Dad! Rufus, no! Don't swallow it! Are you to jedyny sposób w sumie. He's gonna die. He'll be okay. We just gotta get him somewhere warm and calm. He's gonna die. Go get the fishing rods and the fish. I'm taking the dog home. Fuck. Abigail, can I get a hand? What's going on? Dog got bitten by a snake. Let's look after him and the boy. Grab his rug. Is it gonna be okay? Jack, the dog is gonna be just fine. We never should have gone fishing. Sometimes, you just don't know how things are gonna turn out. But the dog... The dog's gonna be fine. It's okay, son. Ej, w sumie nie wiem, jakby się... Jak jest z psem, jak go coś ukąsi, jakiś wąż jadowity. Bo człowiek, no to wiadomo, nie? Ale... Nad psem się w sumie nigdy nie zastanawiałem. Bo tak szczerze mówiąc, jakoś nigdy psa nie miałem. Tak, żebym pamiętał, nie? Bo jak byłem mały, to rodzice mieli owszem psa. Dobra, trzeba pojechać tutaj. Bo trzeba jakoś zabić czas, żeby zrobić ten list gończy, który jest dostępny tylko i wyłącznie w nocy, niestety. A Abigail nie chcemy robić. A że jest godzina 9 rano, co? Masakra. To musimy pojechać do tego questa. To jest quest, który odkryłem w sumie niedawno. Już jak graliśmy Jackiem. Boże, Johnem. To go odkryliśmy. Związany z fotografem, jeśli się nie mylę. Więc się tam udajmy. No, też jestem ciekaw w sumie, jak z tym psem będzie. I gdzie jest wujek w sumie? Tak szczerze mówiąc, i... Charles? Charles chyba. On się nazywał, też nie było żadnego info już po tym, jak żeśmy uciekli wszyscy. Tak dalej o dacie w sumie. Bo to, że Arthur nie żyje, to wiemy. Mamy Sandy. Mamy Charlesa. Mamy wujka, no to tam parę osób przeżyło. W sumie trochę lipa, że wujek jest z nami, bo z tego co pamiętam dokładnie jak byliśmy z nim od samego początku, to on do niczego nam nie był tak naprawdę potrzebny. Potrzebujesz pomocy, to sobie znajdź kogoś, kto ci pomoże. Dobra, zejdźmy z płotki.
Dajmy jej żreć, bo... Spokój. Easy there, girl. You ain't spooked, are you? There, there, girl. Masz żreć. Przyda ci się na pewno, nawet dwa razy ci dam. Jeszcze cię wyczeszę. No i git, odnowiłem jej przy okazji ten całą wytrzymałość, mogę lecieć dalej na sprincie. Ale tu nie będzie zaraz skrętu gdzieś w lewo? Będzie. Lećmy na skuśkę przez pola. No nie pierdol, no kurwa, nawet płotka by w Wiedźminie stąd zeskoczyła. Czy koń ze Skyrima by tu zeskoczył, halo. Nie trolujcie, że tu nie było takiego miejsca, żeby zeskoczył. A, to jest w ogóle ten most, którym jechaliśmy pierwszy raz tutaj. Ten jak przeżył? Dziękuję, dobranoc. To jest w sumie ten most, którym jechaliśmy potem z Jackiem. Gdzie nas wzięli i dorwali, no i jak widać w tym samym miejscu znowu stali. Ej, w sumie Boże, ja mam przecież w tym, właśnie się zorientowałem, że ja mam w pokoju... W domu mam ten... Szybką podróż. Mogłem do Valentine skoczyć, bo chyba z Valentine jest bliżej. Niż jechać tutaj cały czas. Ja pierdzielę, no to teraz to... Dowaliłem. Ale w sumie jestem już na miejscu. Gdzie ten menel stoi? Tu jest. Hello again. Hello. Oh, hello. How are you, sir? Marston, Mr. Marston. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. Oh, I hope not. What you trying to take a picture of? Some more greedy coyotes? No. Wolves. Wolves. No geniusz. So you're determined to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the wind. Sure. If you've managed to attract the world's least intelligent wolf. Well, I... I'll wait with you for a while. Anything shows up, I'll protect you as needed. You are a gentleman. You don't know me very well yet. Well, to me, you're a gentleman. Usually? I'm worse than the wolves. You had many dealings with wolves, Mr. Marston? Sure. But you've never been eaten. Not through a lack of trying on their part. Had a bad run-in with some once. Some friends of mine saved me. Wolves ain't great fans of man. I don't blame them. Yeah. Neither do I. No, I eat them. Shh. There's one. I think we got company. Yes, yes, there they are. In the trees. Don't do anything. I'm going to take a few photographs. Come on. Come on. Przestrany wzywał resztę stada. Good boys. Hungry boys. Come on. Stay back, stay back. Can't have a man in the frame. They'd think it's staged. It's sort of it. Magnificent creature. Kurwa, mam tylko ten. Especially when they're clawing at your eyeballs. Come on. Stay still, my beauties. A już są cztery, wiecie o tym?
provoked. They're just wolves. Ja pierdzielę. Is that all of them? We might have kept the wolves from the door. My whole futile existence flashed before my eyes. Yeah, they can be pretty aggressive. What a way to... Literally a dog's dinner. Dla wilków właściwie, ale nie dla... Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Well, who knows? You have saved my poor foolish skin once again. Don't mention it. Well, I can't begin to repay my debt of gratitude. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Może pieniędzmi. I'm just checking this equipment, if only my hands weren't shaking quite so much. The only trophy I need is a photograph, and I hope it catches on. I'll be some time working on the mechanism. Good day to you, sir, and Godspeed. Nie wiem, czy w sumie to sens, żeby to... Chodź, płotka. Że te wilki upolowane, no ale weźmy te skóry, może coś z nimi zrobię w sumie. Nie wiem, czy w naszym... Czy coś w obozowisku będę w stanie z nimi zrobić? Wiem, że skórę mogę na każdą zebrać, no... No nie wiem, żebyś się nie zdziwił, typie. Jeszcze jeden. Bo jeden uciekł. No jednego załadujemy też, nie? Jestem ciekaw, czy coś będę mógł z nimi zrobić w sumie. Na 99% mogę je chyba sprzedać w tym. U pasera albo w sklepie. No dobra. To mamy. Rozejrzyjmy się. Okej. Okay. Tu mamy tego questa. I tu możemy się kimnąć, więc podjedziemy sobie do Strawberry. Sklep wielobranżowy. A, w Strawberry też jest. Dobra, myślałem, że to paser, ale to sklep wielobranżowy. Dobra, no to do hotelu, nie? Muszę się kimnąć, żeby była noc. To przede wszystkim. Dobra, ten kościg gotowy. Dostał nam już chyba same fabułki. Mam taką nadzieję w sumie też trochę. Dzięki. Nie, nie chcę sprawdzać, odwal się. Ja cię nie ignoruję, chciałeś się ścigać, to już cię wyprzedziłem, gościu. Nie, po prostu ja ci odjechałem, nie, bo masz słabszego konia. Ale ty tego nie pojmujesz. Ktoś tam właśnie coś potłukł w tamtym budynku, co przejeżdżaliśmy. Kurwa mać. Myślałem, że się zmieści, durny koń. No podnieś go. Dobrze, że skóry nie spadły.
Nie warto było skręcać tutaj między drzewa. Właśnie też dlatego niektóre konie mają zasłonięte oczy. Dobra, czy ja mogę to opylić? Siema, sprzedaj. No, mogę mu tylko sprzedać ten. Te rzeczy mogę mu tylko opylić. No dobra. Myślałem, że mogę mu sprzedać też to, co mam na koniu. Samo w kąpiel, wynajmij pokój, R. Chciałbym się w nim kimnąć, a nie po tego wynajmowałem, żeby... No. Nie po to, żeby się w nim przebierać. Dobra, noc. Bo mamy quest nocny do zrobienia. Jeden. Związany z listem gończym. W sumie jestem ciekaw, czy mogę też na przykład do banku podjechać i zobaczyć, jak tam spłata jest z kredytem związana. Za chatę. Za rancho i ogólnie za ziemię, za stodołę. Dobra, się nabrało trochę tych. Jest północ, okej. Our mayor is a real man's man. Much as any man can be. I zobaczmy, czy... Czy mogę teraz znaleźć tego questa? No dobra, do Blackwater się przeteleportujemy w takim razie. Kurwa mać, nie, przepraszam. Okej. Chciałem kliknąć podróż. Blackwater. Już chyba drugi raz w tym samym miejscu to zrobiłem, tak mi się wydaje. Że podjechałem do woźnicy i wziąłem go, złapałem. Dobrze, że mu nie przywaliłem z rozpędu. Masakra. No i dobra, jesteśmy. Druga w noc. What's going on in there? Give yourself up. It's all circumstantial. Are you well? Out the way. Watch where you're going. You mind your damn step. No, no, no. Mamy typa. Teraz już wiem, dlaczego to było w nocy dostępne. Bo daleko z nim nie trzeba chodzić. You really don't need to do that. Oh, my dinner. To be treated like some common criminal. Think about it. Did you really see anything? It was dark. Many shadows. The frame of the building was in your way. Nawet nie muszę daleko z nim łazić. Like taking something, me, a respectable fellow, an upstanding citizen, or was I tying my shoe? This is the police station. You might need a rest.
This is an embarrassing mistake. My good name will be ruined. Shut it. Caught this one dead to rights, didn't I, Mr. Zeisendorf? Mr. Chief, I took a wander through construction. It's a mistake. Enough of you. Put that German in the cage. Innocent until proven. Quiet. There, there. Settle in. You got your man, and here's your money. If only they was all like this. Dzięki. A crime is a crime, and... I saw that. You were paid to give false testimony. But this won't hold up in court. Dobra, 30 dolców zarobione. Okej, okay, tu jest chyba bank. Ile razy już się wyjebałem z tym koniem? Naprawdę mam go dosyć. Nie mogę do banku podjechać, okej. Okay. Myślałem, że mogę. Jak mnie ten koń wkurwia, nie? Dobra, do domciu w takim razie jedziemy. Abigail Roberts. Come on, you can carry this lot. Good girl. That's a girl. Jedyny kwestik, jaki nam został, fabularny, nie? Trzeba tutaj ogarniać. Dalej, kwestiki fabularne. Może jeszcze jakieś po drodze gdzieś znajdziemy pomocny. Chociaż nie wydaje mi się, tak szczerze mówiąc. No i powoli kończymy gierkę. Zostało nam już niewiele. Z tego co się orientuję, to jak już Abigail wróciła, to ona już jest zleceniodawcą chyba dwóch questów, tylko na przede wszystkim questa końcowego. I zakończymy najprawdopodobniej główny wątek, a misje poboczne będą zakończone w takim stopniu, w jakim na nie natrafiliśmy tylko, nie? Jak jakiś quest poboczny natrafiłem na niego, no to był robiony, nie? Tak jak widzicie. Oprócz tego jednego, co był związany z tym łowieniem tej ryby, nie? Bo to dla mnie była przesada. Okej. Pies żyje. You doing okay? Dogs get bit sometimes. I'll get tougher, sir. Life can be real nasty, son. Worst things are gonna happen, you know. Why'd they bring you here? Yeah. Nie, chciałem go poklepać. Kurwa, źle kliknąłem z przypadek. Hey, whatever your name was. No. Nie mam nic do psów. Psy są spoko. No i git. Abigail. So you happy? I think so. And I did good? You did good. So... Przeczytałem tytuł tego questa, nie? Nazwę tego questa. Am I forgiven? Never. You are a hard woman. Ma! Pa! Come out here! Co się dzieje? Sadie, you're alive! John, it's... Sadie Adler. Well, how'd you know she was... I'm sorry, I you thought I... You look well. I'm so happy. I'm so happy. well, come on. but tell me about you, darling. No, armed to the teeth like that. I'm a working woman, Abigail. I'm a bounty hunter, bodyguard. I protect the gold prospectors up in the hills. I'm thinking of starting my own transportation business. I was thinking maybe if John wanted to earn some money. My husband, he ain't looking for that kind of work. I took on a lot of debt when we bought this place. And you're working for her to pay it off? Yes, sometimes I was. But I thought we said no more of that. No, you said that. What else am I gonna do?
I'm a goddamn man. It's legal work, Abigail. And I never got killed. It's hunting down fools for the government. Easy. Even Jack could do it. Don't you put those stupid ideas in the boy's head. He's going to do something better than this. Like what? Writing silly stories? I'm sorry, Abigail. Really, I am. I just thought if you wanted to earn some money... How many times do I gotta bury you, John Marston? Never. You ain't never burying me. It's legal work that I can handle. There's something else. Micah? Bounty hunting is one thing, but goddamn, Micah? I heard he was up country, or some fellow who sounded just like him. Killed a family, bar a little girl who escaped. Leave Micah alone. Listen, I'm sorry, Abigail. I came by because I was riding by chasing a fella, and I thought John wanted to earn some extra money. What is it? Abigail, we need the money. Some fella robbed his business. You know, an accountant or something. Came down from Rhodes, I believe. How much does it pay? It pays good. Well, the soft ones usually do. Okay, then. I guess. But Micah? No. All right. John Marston, let's go. Just you bring him back to me. You hear? Of course. No, mamy full ammo, więc nalajcie. Kuźwa, nie mogę nic zrobić z tym tym. Say your goodbyes, John. We're off. You ready? Follow me. We're going up into tall trees. Kurde, gdzie to jest? Pierwsze słyszę. It's nice of you to stop by and see the place. Finally. Abigail's back? With the boy? You must be so pleased, John. And the ranch? You were right. It's really something. Dzięki. I think I'm gonna ask her to, marry me. I got a ring. It was Arthur's. I found it in a bundle of things that I've kept. You're marrying Abigail. Or asking her, at least. Oh, my. I never took you for a romantic. No, me neither. But it's something I've thought about. And I think I know I want it. Okay. I guess I thought you were married already. Long ago. No, not really. Not officially. Well... I'm watch it! You ain't much of a rider no more. We're cutting off the main track up here. Dobra, jeśli zjeżdżamy tutaj z głównej drogi, to znaczy, że będzie zaraz jazda. A to oznacza, że trzeba skończyć ten odcinek, bo nie wyrobimy się czasowo. Więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o kciuku. Subie na kanale z dzwonkiem. Zapraszam na kolejne odcinki i streamy. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!